Witajcie, przedstawiam Wam mój nowy zakup, bo narzekaliście, że bardzo drogo kupiłem tamten silnik i ogólnie się nie opłacało za taką cenę go kupować. To kupiłem tańszy. Zgadnijcie, ile to było warte. Silniczek 1P40QMB. Nie wiem w jakim stanie, stan nieznany. 80 zł. Tak, 80 zł zapłaciłem za ten silniczek. Przekładnia kręci się. Zaraz zobaczycie, wszystko wałczy się, kręci, no coś tak nie bardzo. No i za chwilę zweryfikujemy sobie cały silnik i będę starał się go pokazać Wam, ile kosztuje odbudowa takiego silnika, ponieważ dużo osób nie jest świadoma, ile ja wkładam pieniędzy w to i że tracę na tych silnikach, co mnie bardzo zawiodło, gdy za ten silnik chcę takie małe pieniądze, a naprawdę dużo w niego zainwestowałem, w tamten silnik. No ale cóż, już się sprzedał za mniej niż chciałem, bo poszedł za 370 zł, no ale trudno, jakoś to przeboleje. Dobra, wkręcamy to mocowanie, nakręcimy tutaj nakrętkę. Ok, mamy mocowanie, odkładamy na bok. Dobra, tutaj mamy pojemniczek, będziemy wkładać sobie wszystko do pojemniczka. No i co teraz by, może świece sobie odkręcimy. Świeca nawet dokręcona nie była. No, kawa z mlekiem. Spalanie miał dobre. Teraz sobie odkręcimy cylinder. Ja zawsze uderzam w takie nakrętki, żeby po prostu gwint wzruszyć i wtedy normalnie one się odkręcają. No, widzicie. Normalnie nam się luzują. Teraz młotek gumowy. Sprawdzamy głowicę. Głowica z 50 CPI. Mamy logo tutaj. Także widzicie, głowica jest z CPI, czyli oryginalna. Gwint na głowicy jest ok. Tutaj u góry nie ma żadnych niepokojących rzeczy, aczkolwiek głowica była klejona na silikon, czyli nasi już tu byli. Dobrze, kolejna rzecz, uszczelka. Uszczelka aluminiowa i zdejmujemy cylinder. Cylinder 50. Tutaj szpilka była spawana jedna, trzyma się w miarę. Druga jest wyrwana. Cylinder jest o dziwo w dobrym stanie, nie ma żadnych rys, także jest ok. Tutaj tą drugą szpilkę nie wiem, czy da radę dospawać. Zobaczymy. Także cylinder jest ok. Teraz tłok. Tu jest problem coś z wałem, bo nie idzie go przesunąć. A tłok sobie wyjmujemy. Tutaj mamy zabezpieczenie stworznia. Zabezpieczenie można takimi szczypcami, ale tymi nie dojdziemy, bo tu są za szerokie. To sobie wyjmiemy śrubokrętem, standardowo, jak to kiedyś się robiło. Pociągamy, mamy wyjęte. Teraz przechodzimy na drugą stronę. Stworzeń sobie wypychamy. Jest. Tłoczek wygląda jak wygląda, po spolerowaniu będzie dobre, są normalne ślady użycia. Pierścienie później możemy przerwę zmierzyć, czy tu nie jest problem, łożysko igiełkowe sobie wyjmiemy. Sprawdzamy korbowód, góra, dół, czy nie ma luzów. Tutaj luzów nie ma, zapowiada się obiecująco. Dobrze, teraz sobie zdejmiemy kruciec. O, ta śrubka nie powinna tak sobie wypadać, chyba była za krótka. Podejrzanie lekko siedzą te śrubki, więc coś może być tutaj na rzeczy. Są w ogóle za krótkie te śruby. Zobaczcie, ktoś użył takich śrubek krótkich. One są za krótkie. Tutaj jest gwint zerwany. Trzeba będzie go zrobić w tym miejscu, bo jest zerwany. I zobaczcie, jaki syf w środku. Dlatego nie warto odpalać silnika, tylko zawsze sobie go rozebrać. Membrana tutaj jest tuningowa. Zobaczcie. Z gumą. Aluminiowa. Czyli fajnie. Fajna część. O kurde, nawet wał mamy chyba pełny tutaj. Teraz skupmy się na tym, co tutaj, co to jest? Nie, no kurwa, trzeba to pokazać. Co tu jest? Ja cię. Patrzcie, co to za pasek jest. Jeździł do końca, panowie. Kurwa. Tu jakieś dwa przeciwtalerze. Jakaś nakrętka pieprzona, w ogóle nie taka, jaka powinna tutaj być. O, co to jest? To nie wiem, nie mam pojęcia, kto to wymyślił, po co. Wielofrez zepsuty z przeciwtalerza, także przeciwtalerz, śmietnik, gwiazdka tutaj obrobiona cała.
Także to jest śmietnik. O, żeby to wchodziło w miarę, to ktoś zastosował drugi przeciwtalerz od skutera czterosuwowego, usunął ząbki, czy z czego, to nie wiem, też to jest śmietnik. Pasek. Pasek, śmietnik. Co to w ogóle ma być? Jakieś 15x84x790 z Ateny. Nie no, bez jaj. Potem go zmierzymy, może przyda mi się do czegoś. Wariator, przynajmniej kompletne rolki. Tył wariatora dobry, te ślizgi też. Tył wariatora oryginalne, widzimy tutaj logo. Rolki nas nie interesują. Jak tu lejka ma chodzić, to ta w ogóle nie chodzi. Się zapiekła. I szlifowany tu wariator był. O Boże. Zobaczcie w środku, co tam się dzieje. Patrzcie. Da radę to uratować? Zobaczymy. Zobaczymy, ale nic nie obiecuję. Ale ta tulejka była obcinana, także nie wróżę temu wariatorowi przyszłości. Trzeba by było kupić tulejkę, przeciwtalerz i wtedy by był ocalony ten wariator, aczkolwiek to jest taki koszt jak koszt nowego wariatora. Także tak, sprzęgło jednokierunkowe. To, że się rusza na boki, to tym się nie przejmujcie. To jest drugorzędna rzecz. Ale teraz je trzeba zdjąć. I tu będzie problem z tym. Wszystko jest zardzewiałe. O, jest, idzie. Sprawdzamy, czy mamy wszystkie rolki. Tutaj są wszystkie rolki, aczkolwiek tutaj nie powinno znajdować się takie sprzęgło jednokierunkowe. To jest jakiegoś innego skutera. Ale zobaczymy później, jak będziemy to montować, czy będzie sprawne. Tutaj przyjrzyjcie się. Ta blaszka ma nam ograniczać, żeby zębatka się nie wysuwała. No i ona nam niestety blokowała to. Tutaj musimy podejść śrubokrętem udarowym, bo tu jest niezła korozja. Nie wiem, czy was nie zanudzę takimi filmikami długimi. Że śrubokręcik. Jedna śrubka jest nasza. Druga jest nasza. Teraz tak, mocowanie. I tutaj mamy podkładki. Mamy grubszą. O cholera, to są dwie takie same podkładki. A to powinno być odwrotnie. Na dole jest cienka podkładka, u góry jest szeroka. Walec się nie rusza. Teraz wał, czy się rusza? Nie. To będą łożyska zatarte. Tutaj koszyczek jest sprawny. Sprawdzimy luzy na boki. Będzie git. Podkładka. Tutaj mamy miejsce na ściągacz, jakby ktoś pytał. No co, sprawdzimy sobie teraz dzwon sprzęgła, wałek. O, widzicie. I to jest właśnie wyrąbany dzwon, wyrąbane łożysko. Gdy tak się chwieje mocno na boki, widzimy, dzwon jest krzywy. To właśnie jest skutek tego, gdy montujecie sobie blokadę, nie ustawicie na dwa zęby tutaj, po przeciwnym kierunku, tylko tu w tym miejscu, to tu tworzy się naprężenie, odkręcacie taką śrubę i dzwon ma tendencję do skrzywienia się. Korektor momentu obrotowego, mimo że jest zardzewiały, jest prosty. Także z nim jest tutaj wszystko w porządku, oprócz tego, że potrzebuje porządnego serwisu. Okay. Zapiera się. I mamy już odkręcony dzwon sprzęgła. Będzie ewidentnie do roboty. Kładziny. Ktoś tu sobie nacinał okładziny i od razu wam mówię. Nacinanie takie poprzeczne nie jest dobre, ponieważ dwie rzeczy. Mniejsza powierzchnia okładziny. Druga rzecz, w tych rowkach będą się gromadzić syfy. Nie po to się nacina pod kątem cienkie, uwaga, cienkie paski, żeby pył był wypychany przez sprzęgło na zewnątrz. Także okładziny trzeba będzie wyszlifować, korektor momentu obrotowego cały rozkręcić, wymienić sprężynki, bo są zardzewiałe, całe sprzęgło przeserwisować. Także tu jest kolejna robota. Wałek. No jest ewidentnie wybite łożysko i z tym już nic nie zrobimy. Trzeba je wymienić. Jednej tulejki brakuje w karterze. Druga tutaj tulejka jest. Zobaczmy, czy da się ją wyjąć. O, wyszła. No i co? Teraz strona tutaj tulejka od sprzęgła, od zębatki. Rozrusznika. Tutaj mamy jakieś dziwne trzy śruby. To w ogóle nie jest wentylator z tego silnika. Komuś nie pasował i musiał poucinać tutaj. Nie wiem, co ci ludzie za 5 zł chcą naprawić silnik, a to później się mści.
Magneto, jakieś nieoryginalne, nie wiem z czego to jest. Wentylator tu poucinany, nie wiem po co. Tutaj tara o obudowę. Tu gwint jest sprawny. Tutaj sprawny, tą śrubę wykręcimy. To jest zły gwint śrubę. Śruba o złym skoku gwintu. Później właśnie takie cyrki się robią. Kurde. I ludzie później narzekają na Chińczyki, że to taka lipa, takie zło i w ogóle sami sobie są winni. Jak ktoś tak drutuje, to jak to ma dobrze działać? Dobra, tu ten gwint trzeba będzie poprawić, może będzie dobry. Teraz magneto. Tutaj wprowadzimy blokadę za chwilę, tylko jest problem. Magneto muszę przekręcić, to nie chcę za bardzo iść. Blokada zaparta, uderzamy. Ok, puściło. O, zeszło. Tutaj był brud i on blokował cewki, chyba. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczymy po umyciu ten stator, ale raczej on nie będzie szył. On jest już trup. I tutaj kolejny przykład. Na kole mamy korozję w miejscu, gdzie jest sygnał przekazywany do impulsatora. Gdy jest taka korozja, nie ma prawa podawać iskry, ponieważ no nie będzie przechodził prąd, tak? Sprawdzamy wał, czy teraz dobrze się kręci. Nie kręci się dobrze, czyli jest spadnięte łożysko. A co, ponownie się potęg udarowy, kilka porządnych uderzeń i musi nam się to odkręcić. Jedna śruba jest, sporą drugą. Druga też jest. Cały stator nawet przypieczony był dość mocno. Tutaj wkładamy płaski śrubokręt i wkładamy fartuch do środka. Stator wyjmujemy. No, on musi iść do umycia, później pójdzie do sprawdzenia, ale na 90% nic z niego nie będzie. Dobrze, uszczelka. Tej uszczelki już nie uratujemy. Tutaj ktoś dał pompę. A czego tu nie ma? Napędu tej pompy, czyli koła plastikowego. Ktoś go nie dał. Zimmering, zobaczcie, jak wystaje. Od z tyłu odstaje. Te zabezpieczenie jest wykrzywione. Zimmering nie jest dobity. Nie miało prawa to funkcjonować. Także odkręcamy sobie pompę, zabezpieczenie zimmeringu, pierścień zegara ściągamy i działamy dalej. Ten brud tu normalnie nam schodzi. Ok, i pompę mamy na wierzchu. Jak widzicie, tutaj jest pompa bez regulacji na linkę. Dobra, teraz sobie odkręcimy rozrusznik. Wam pokażę, jak to powinno się robić. W poprzednim filmiku wam tego nie pokazałem. Patrzcie, tu mamy właśnie ten otwór serwisowy. Przekładamy sobie przedłużkę, podłączamy imbusa, musimy uderzyć, żeby po prostu wzruszyć gwint w otworze i odkręcamy, to rozłączamy, przekładamy, wpinamy tam i gitara. Teraz druga u góry, tu już normalnie. Jak wam taki silnik nie kręci wystarczająco dobrze, to masa zawsze musi być pod rozrusznik. Bądź blisko niej, ponieważ gdy rozrusznik ma słabą masę, to wtedy jest problem, że nie chce wystarczająco dobrze kręcić. Tutaj kabel nasi byli, ktoś sobie go tak zarobił, nie wiem czemu, nie wiem po co. Zamiast kupić w elektrycznym ten pin, to ktoś to zarobił tak na sztukę, nawet o-ringu tutaj nie ma, który powinien być, chroni nam przed wilgocią rozrusznik oraz cały tam napęd. Teraz sobie zdejmiemy szczęki hamulcowe. Tutaj widzimy już jakieś inne szczęki są, w sensie, że wymieniane były, nie są oryginalne. Dobra, rozpierak, luz na boki, dobra, może być. Chodzi w miarę jako tako. Go sobie też wyjmiemy. Dźwignię teraz zdejmujemy. Sprężynkę z ogranicznikiem wyjmujemy z dźwignią. Rozpierak wyjmujemy, oczywiście suchy. Po co robić serwis, po co go smarować, jak jeździ.
Później to gniazdo się wyciera. Po co panie serwisować? Kurde, panie. Kuter za 800 zł, panie. Ja na serwis nie będę dawał 400 zł, panie. Pogięło pana. Także tak wygląda sprawa z użytkownikami tych pojazdów. Przekładnia, słyszę, jest w porządku. No, nawet mocowanie stopki centralnej jest pęknięte na dole w tym miejscu. Ile tu jest syfu? Ja to wszystko skrobię śrubokrętem, ale tu był potężny wyciek skądś. Muszę teraz dojść do tego, czy kartery nie są uszkodzone. Już doszłam chyba do tego, czemu był tu wyciek. Tutaj jest śruba na teflonie, tutaj przed chwilą zerwałem teflon. I ten korek spustowy jest niedokręcony, są dwie podkładki, chyba jest za długa śruba. Zobaczymy, czy gwint tutaj i tutaj nie jest obrobiony. Odkręcimy te śrubki, wyczyścimy dokładnie. Tutaj newralgiczne miejsca wyczyściłem. Wydaje się wszystko ok. Zobaczymy dalej. Dobrze, także z tego co sprawdziłem, tam gwint jest w porządku, co było na taśmie teflonowej. Aczkolwiek tutaj śruba spustowa, która jest, ma obrobiony gwint. Normalnie tu gwint chodzi sobie jak chce, bo olej nam spływa. Także tam trzeba będzie tulejkę zrobić, przegwintować na większy otwór. Także nad tym trzeba będzie pomyśleć dość solidnie. Powiem wam ogólnie, takiego silnika no, w tym stanie nie opłaca się naprawiać. Koszt naprawy wyjdzie dość spory, uwierzcie mi. A za 600 zł kupicie już w bardzo fajnym stanie silnik, kompletny na Allegro z gwarancją do 14 dni, tak zwaną rozruchową. Dobra, teraz te śrubki musimy odkręcić, tu wszędzie mamy 12 kluczyk. Dobra, tu mamy 12. No i co, będziemy klepać. Bo po co się siłować? Kurde, strąg puzian tu był. Nie wiem, sądzą, że mocniej dokręcam taką przekładnię, że nie będzie ciekło, a później zrywają gwinty i się dziwią, czemu to poszło. Naprawdę, o takich ludziach to bym mógł książkę napisać. A śruba skorodowana jak nie wiem co. Tutaj na razie teflonu nigdzie nie widzę. Prócz tej śruby, co jest skorodowana masakra. Teraz sobie rozpołowimy to przekładnie. Ja to robię w ten sposób. Wcześniej wam pokazywałem, jak to robię. Już to wszystko sobie poluzowałem wcześniej. Także zdejmujemy, no. Nie wiem, sądzicie? Ktoś dał uszczelkę na silikon. Oczywiście kanały tu są zapchane. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy tulejkę, wszędzie mamy pełno silikonu. Zobaczcie, jak to lata. Po włożeniu nie powinno tak latać. Sprawdźmy bez podkładki, czy się coś poprawi. O, zobaczcie, bez podkładki jest lepiej. Dobra, to będzie żyło, będzie spełniało swoją funkcję. Aczkolwiek po czasie to może się zemścić, nie? Także ten silnik pod tuning nie będzie odpowiedni. Zobaczcie, człowiek całe życie się uczy. Tutaj się okazuje, że iż seryjnie jest takie zabezpieczenie. Aczkolwiek widzę tutaj wycięcie. Także tutaj była inna blaszka, sądzę. I ktoś tu później zamontował podkładkę. Ponieważ tutaj nie mamy gwintu, tak jak miało w przypadku to seryjnego Keyway'a. I ogólnie, gdy go umyję, to wtedy sobie spiszemy numery seryjne, które są u góry. I zobaczymy, czy to jest z fabryki Keyway, ten silnik, czy z innej fabryki. Bo Keyway zawsze ma KW na samym początku oznaczenia silnika. Bo te właśnie cyferki KW... LLC chyba ma Longines, KW ma Keyway, seryjny CPI ma CP, Romet ma SG, bo to jest Sangyang i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, żeby odbudować ten silnik, żeby on był w miarę jako tako, ponieważ naprawiamy go, nie robimy mu remontu generalnego, bo to już by były koszta kolosalne, tylko to, co jest zużyte, tak? Tutaj nie wiem, czy wałek jest zużyty, dopiero później się dowiem. Tak, trzeba kupić wariator, pasek, dzwon, pokrywę i mechanizm kopki. I tak, uszczelniacze kompletne.
kompletne na cały silnik. Łożysko wałka sprzęgłowego to jest 6203. Uszczelka przekładni, łożyska wału, no tu są zatarte, to logiczne, stator, wentylator, osłony cylindra, gumy osłon mocowań, te gumowe z osłon cylindra, co tu są, one są ciężkie do dostania i mogą być drogie, tłok 50 cm, sworzeń 10, oryginalnie silniki CPI, QA-owskie mają 12 mm, także to już jest coś nie halo, może to być zipowski silnik na przykład, uszczelki cylindra, śruby silnika komplet, około 60 zł będzie kosztować, uszczelki membramy, napęd pompy oleju i tutaj mam dylemat, czy montować tą pompę, sprawdzić ją montować, montować napęd, czy nie montować pompy, zaślepić to i napisać w ogłoszeniu, że trzeba robić sobie mieszankę, bo nie ma pompy oleju. No i olej przekładniowy. I teraz idziemy na komputer. Wszystkie części jak najtańsze, bo niektórzy mi piszą, że można zrobić remont za 100 zł. Nie będę się kłócił z nimi. Jak najtańsze części po kosztach sprawdzimy, ile by wyszła odbudowa, a później sprawdzimy na lepszych częściach, ile by wyszła odbudowa. I tutaj sobie musicie już doliczyć rozpuszczalnik, czy tam paliwo, żeby wymyć te kartery, potem mycie na myjnik tych karterów wodą, później szkiełkowanie albo piaskowanie, albo lakierowanie sprayem. Nie wiem, co z tego silnika będzie. Na pewno zwrócimy mu życie i wyliczymy sobie nowe części i wyliczymy sobie na używanych częściach, bo na przykład pokrywę i mechanizm kopki to bym mógł kupić używane, dzwon sprzęgła bym mógł kupić używany, wariator no to też bym mógł kupić używany, chociaż tą przednią tarczę z wentylatora, co tu jeszcze, stator używany mógłbym kupić, wentylator też, osłonę cylindra też, gumki też, tłok to już logiczne nowe się kupi, albo po prostu same pierścienie, śruby silnika można jakieś z Castoramy o twardości 5,8 zamontować, jak się komuś ukręci to będzie jego problem. Nie no, teraz zażartowałem, śruby normalne imbusowe i to naprawdę wyjdzie około 60 zł, uszczelki cylindra to trzeba kupić już nowe, uszczelki membrany idzie samemu dorobić z tektury, tak jak ja dorabiałem, napęd pompy oleju szłoby kupić używany, mieć to z głowy, olej przekładniowy jakiegoś Hipola za 12 zł, także idziemy i obliczamy.